Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Hot Truck Extreme Trucker. I tak, przemieszczamy się do australijskich pustkowi. Na australijskie pustkowie, o. Tutaj jak widzicie, genialny zestaw. Mam nadzieję, że takim zestawikiem sobie pojedziemy. Chociaż nie wiem, ostatnio był ten opis z tym dźwigiem, niby dwie ciężarówki stałe. Ale nie przyszło nam takimi, aż takimi ciężarówkami jeździć, takimi gabarytami. No ale fajnie by było, jakbyśmy takim zestawem pojechali. No to lecimy z koksem standardowo. Mamy teraz leki i paliwo do dostarczenia. No to ruszamy z lekami. Według mnie to jest ważniejszy towar. I zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Rozejrzyjmy się. Nasza ciężaróweczka stoi. Powiem wam, że naprawdę ładne widoki, jak na pierwszy rzut oka. Mamy tutaj koguciki. Też mamy. Podejrzewam, że musimy jechać w lewą, w lewo. Zobaczmy. Nie, właśnie nie, w prawo. To powoli skręcamy. Jest tam ciężarówka zapierdziela. To ją przepuścimy. O, tutaj jedziemy lewym pasem. O, no tak. Zapomniałem. Dobra, to ruszamy. Zestawem. O, i ronda. Jak to mówią, u nas powinno się ja tak przynajmniej jeżdżę, że na przykład dla tych z tego z lewego wjazdu, jak dojeżdżam do ronda, zacznijmy od początku, dojeżdżam do ronda, na przykład chcę pokonać rondo tak tutaj, prosto, puszczam prawy kierunek, tak bym jechał pod prąd, nie? Puszczam prawy kierunek, to jest wiadomość dla, wiecie, kierowców, że jednak nie z... Tak, tu mamy, o, bo już się gubię. Puszczam prawy kierunek i dla tych kierowców, co mamy po lewej stronie, to jest sygnał, że jednak tu nie będę zjeżdżał i muszą czekać. Puszczam lewy i dla tych już jest tutaj, z tych, co jedą teraz naprzeciwka, jakby jechali, informacja, że zjeżdżam na zjazd i mogą sobie ruszać spokojnie. O, i mamy oczywiście ciężarówkę przystosowaną. Bo ja się rozpędziłem, czyżby ja... Już się najechaliśmy? Tutaj mieliśmy towar, czy gdzieś źle pojechaliśmy? Źle pojechaliśmy. Właśnie mówię, coś mi tu nie pasuje. Koniec drogi, tak szybko? Tak szybko dostarczyliśmy towar. Ale bez problemu na szczęście wykręciliśmy. Chyba twórcy gry pomyśleli o tym. I tu musimy chyba w lewo odbić. Zorientujmy się. Raczej chyba tak. Ciśniemy. Tutaj chyba temperatury nie mamy, czy mamy? Wow. Nie wiedziałem, że tu takie bezdroża też będą. Jakieś wraki. Wjeżdżamy chyba na niebezpieczny teren. Ale jedziemy, kurz idzie z tej drogi, ale ruch tu się odbywa. Bym też nie przejechał znowu. No tu raczej właśnie nie ma takich skrzyżowań, jak tam mieliśmy. Jedzie na kogutach bez tego, bez towaru. Tu będziemy się bawić w wyprzedzanie. Górkę trochę nie bardzo, ale już widzę. Idziemy! Diesel musi dymić! Quattro i chuj! Nie chcę też się rozpędzać, bo tu nie znam też drogi. No ja tu stał przeciwko, to nie to jest niego. Nie znam też
tej drogi tutaj zbytnio. A tu widzicie, takie rowy się porobiły. Wiatraczek nam tutaj, no ja, jak tu są pewnie też rekordowe temperatury, tylko że plusowe, nie minusowe, no to... Zobaczmy. No, dojeżdżamy powoli do celu. Już nie będę się tutaj wygłupiał z wyprzedzaniem. Dzisiaj przejdziemy sobie trzy towary. I raczej będzie to tak, że będziemy je mniej więcej nagrywać po 5 odcinków, na to wychodzi, z danego tutaj obszaru. A tu zakończymy serię. Zastanawiałem się, czy nie nakręcić dłuższego, godzinnego odcinka, jak to czasami robiłem właśnie w swoich seriach, ale raczej chyba odpuszczę sobie. No i mam już, nie wiem, tutaj aptekę czy coś. No, te kraje pewnie najbardziej są zapotrzebowane na leki. Zresztą tu mamy samolot, lotnisko. Też, że nie ma... Spóźniłem się. Że też nie ma jakichś takich wyznaczonych stref parkowania, żeby ta ciężarówka ładnie stała. O! Odblokowała się następna nam ten, ale nie, my sobie posiedzimy tutaj trochę. Pojeździmy, pozwiedzać, ale od... Punkty widzicie, trasa... czekajcie, nie. Austria Postkowa, my jesteśmy gdzie? Już sam nie wiem. Ale teraz nam wyskoczyło właśnie. O, że jest odblokowane. Zimowa trasa to jest. My jesteśmy tu. Że nam się odblokowała, teraz wyskoczyła. A wcześniej właśnie jak nam się Australia odblokowała, to nic. Ora, oferty pracy. Nawozy. Idziemy z nawozem. Nie, chcę po prostu zobaczyć, jakie tu towary, może coś fajnego się trafi. Jak na razie nic specjalnego, no ale wiadomo, początek gry. No i pytanie, o to jest pytanie, w lewo czy w prawo mamy jechać? Pojedziemy sobie z kamery pierwszoosobowej. Raczej musimy jechać w prawo, bo nie ma innego wyjścia. A teraz w lewo. Z tej strony czysto. Z tej też. I ciśniemy. Teraz cały czas prosto chyba. O. Chyba. Jeszcze raz w prawo. W lewo, przepraszam was. Nic nie widzę, czy... Trochę te lusterka... Źle, w prawo. O, masakra. Będzie się pogubić, znowu będziemy spóźnieni z towarem. No ale nie znam tych okolic niestety. Pewnie przez to, że zabudziliśmy, mieliśmy straty. No teraz już myślę, że w lewo. Przecież nie będę gnał na pałę. Nie chcę też uszkodzić ładunku. A będzie trochę śmierdziało. Ludzi, zapomniałem, że... No tak, przyzwyczajenia robią swoje. Zapomniałem o nagle, o, że jeździmy lewym pasem. Po strzałkach poznałem się. Masakra. Dobra, i gnamy ciężarówką. I w tej części, o, przepraszam was, w tej akurat części powiem wam, że odczuwa się prędkość. Nie jedziemy jakoś, chociaż nie wiem, 78 dych tutaj nam pokazuje. W atraku to jak tam pamiętam, to się udawało najczęściej 60 dych osiągnąć. O, Mirek jechał, Miras. Też tu trzeba uważać, bo tu nie wiadomo, gdzie ronda są, żeby też nie... Na rondzie nie było prosto. Ładnie gnamy. Elegancko. Wręcz.
koparka, myślałem, że jaki wypadek. Zdążymy go wyprzedzić. Nic nie idzie w sumie, ale może nagle nam się coś wyczarował, ale już coś jedzie. A jak jestem taki rozpędzony, to wiadomo, łatwiej mi jest wyprzedzić. Dzisiaj objedziemy sobie trzy trasy, no bo te trasy szybciej idą tutaj. Są jak na razie krótsze. Jakiś kawałek musimy minąć. Coś jedzie z naprzeciwka. Też nie wiadomo, czy coś idzie, czy nie. Teraz. Coś się zbliżało, mamy pociąg nawet. Dwa gabaryty. Nie, tu coś... Oh shit, będzie gorąco. Ojewa. Jo, pierdziele. Masakra, aż mi zarzuciło delikatnie ciągnikiem. Ale to na styk przeszliśmy. Niezła by była kolizja. A co to? Quattro, lewy pas. Uślizguje się ta ciężarówka. Gorzej niż na locie. To są ładne też prędkości tutaj łapiemy takim zestawem. Oczywiście mamy prędkość w milach. U nas ciężarówki gnają po 110. Co niby maksymalnie idą 90. Ja tu już miałem gorąco, bo do barierki się zbliżałem. Dobra, później w lewo, jak coś. Kurde. Przesadziłem. Wyrzuciłem je z zakrętu. Ale jesteśmy cali. No ale gościu, śpieszy mi się, nie będę za tobą jechał. A już się nauczę. Nie wyprzedzaj na zakrętach. Strasznie dupa się dziś wyślizguje. Te ciężarówce. Przy tych większych prędkościach. O! Straż jechała, niemożliwe. Pewnie do pożaru. To ciągnikiem rzuca. Nie na czepą. Następna, co jest? Co się dzieje? Może się wystraszyli jednak, gdzie się jemnęli. Ajajajajaj. Niestety hamulce kijowe. Tak jak były, takie są. Trzeba uważać. Jak trzeba ten palec mieć przyszykowany na B. Ciśnienie. Elegancko. Tylko też, żebym nie przegapił. Jednak tu by się przydał ten no, model jazdy z Euro Trucka dwójeczki. Ale cały czas mówię o dwójce, jeśli chodzi o Euro Truck. Jedynkę to bardzo mało grałem. Zresztą ona miała podobny chyba system, już nie pamiętam dokładnie. Jak w jedynce. Tutaj mam zjechać? Bo nie wiem. Znowu jadę. Nie wiem właśnie, żebyśmy nie przejechali. No jest to już koło tego. O, tu. Wycieraczki by się zabrudziły się trochę szyby. Będzie na pewno spóźnienie. Nie. To tak dziwne. Żwir? Piasek. No dobra, nie mamy zbytniego wyboru, to bierzemy byle co. Tym będzie przynajmniej lepiej wykręcać. Znaczy wyprzedzać. Kurde, co ja gadam. Taka sama ciężarówka, tylko trochę przemalowana. No niestety... Nam się chyba bardzo nie rozpędzi. 6 tych. Prawie tutaj cię... Kurwa!
Zapominam. Ale 6D się kręci. Na zimie 50 tylko jechała. Chyba, że to jakaś do... Wersja Sporting, no tak, żółty. Też będzie chujowo wyprzedzać. Bo jak nim o czym, no to... I chodzi o, że lepiej będzie wyprzedzać, bo wiecie, bo... krótsza ciężarówka, nie? To już nie jest tir. Szybciej będzie się mijać, chować się. A to dupa. Jakoś zbytnio widzieć, nie doganiam go. 55 dokładnie. Nie 6 tych leci. 55. A i tu zbytnio nie doganiam. Powoli, ale... Nic, raczej będzie katorga. Z uprzedzeniem, no. Więc... Tylko buty słychać. Nie wiem, za nami jadą? Na sygnale? Czy coś dziś się stało? A, przed nami jedzie. Tam, naprawdę, ale zapierdzielają, że masakra. No, jak ja chcę go mieć, to ten przyspiesza. Tam. Jaki gnój? Przygotuję sobie tu kamerę, chyba czyst. No, przyhamował gnój. Jak jeździsz, ty penisie? Musiałem to zrobić, niestety. Patrzcie, ale penis nie odpuści. Będzie się ścigał. Dobrze mu tak. Jedziemy. Z koksem. Ja to jak jechać za strażą. No i dostaniemy teraz... No. Mi punktów za uszkodzenia przez tego gnoma. Też frajerzy jeżdżą podobnie jak w Haulinie. Ta sytuacja. Oni momentami jadą szybciej, momentami wolniej. Masakra. Tak, ta ciężarówka. O, trochę tego guty już mnie wkurzają. No ale miniesz ich, miniesz, jak tu co chwilę coś jedzie. Nie ma człowiek czym? No nie. Jedno chcę wybijać na tamtym pas już co jedzie. Już coś jedzie, no. Przynajmniej straż przyhamowała. Jak oni tak jadą do akcji, to na pewno ugaszą. Dobra, bo ja dziś muszę skręcić w prawo. A, jeszcze nie było żadnego skrzyżowania. Tą ciężarówką nie rzuca przynajmniej. Pociąg jedzie. Klimatycznie jeziorko mamy. Także nie wyschło. Gdzie to skrzyżowanie? Gdzieś mnie tutaj zarzuciło delikatnie, bo nie chcę jechać za tym. O jest, dobra. A nie wiem, kogo przepuszczam teraz. Prawa strona obowiązuje, czy jak? Masakra. To też trzeba się rozglądać, bo to za niedługo. Ta ciężarówka chodzi jak te druki, duże truki. Nie miała V8 pod maską.
Zloskie. Dobra, miejmy oczy szeroko otwarte. To tu gdzieś w okolicach. No to widzicie, jakieś co chwilę rozjazdy, drużki muzeum, lotnictwa, kurwa, jego jebana mać. Nie wiem, czy ja mam gdzieś jeszcze odbić. No to wychodzi. Jakbyśmy przejechali. Idziemy tu się rozejrzymy. Tak, tu. Nie. Tak, tu. Jakaś taka dziwna kontrolka mi się dała. O, tu przynajmniej tak przy magazynie i w ogóle. No spoko. Uszkodzenia. 3%. Jest dobrze, to tyle byłoby w tym odcinku, tak więc komentujcie, subskrybujcie.